Sir, they're on board. Did the data give us anything? Yes. We believe the Federation missile program is being developed in a factory near the port of Rio. That coastline's locked down by the Fed's Third Fleet. That's why we're headed south. To make a diversionary attack on their Atlas platform in the heart of the Drake Passage. That's pretty far behind the line. What's the advantage of taking it now? The Atlas provides enough fuel to keep the Fed running for years. And I don't want you to take the Atlas. I want you to sink it. We're in position. Uhuhu, ostra misja przed nami, ludzie. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. T-Volt z tej strony. Wow, co my tutaj robimy? O kurwa, jaka platforma ogromna. To jest ta platforma? A więc cóż, zatapiamy platformę, która dostarcza Federacji paliwa, oleju, ropy, chuj, nieważne. Kamera? Jak ta kamera tam, kurwa? Oh shit, jesteśmy pod wodą. Dobra. By the way, wy też nie odnosicie wrażenia, że w każdym, kurwa, Call of Duty jest atak na jakąś platformę wiertniczą? Jedziemy! Bush, kurwa, nie ma was, tońcie, frajerzy! Ta. Chyba nie żyją. Pięknie. Dobra, okej, ludzie. Wszyscy wymordowani, to możemy płynąć do przodu. Oj, piękne to było. Tak, kurwa, jeździcie sobie pojazdami po lodzie. Teraz znacie smak bólu. Odczepić butle. O, jak paskudnie wyglądająca powierzchnia. Jest platforma. Ogromna. Aha, ona jest na lodzie. Myślałem, że będzie bardziej na wodzie. Ale się myliłem. Czy moja broń? Nie, zmieniłem broń, dobra. Już myślałem, że moja broń nagle dostała celownika laserowego. Wyrosł jej po prostu z obudowy. Mam tą poprzednią broń? Nie, to była jakaś podwodna broń. Dobra, połóżmy się. Frajerzy. Zaraz was wszystkich zdropię. Jak klatki na streamie. Proszę bardzo. Podkręcę trochę czułość mojego Majka, żebym mógł mówić swobodnie, a nie prosto do niego. OP Tactics. Jeszcze, czekajcie, wbiegnę tutaj na momencik. No, dobra, no okej. Teraz powinniśmy być w miarę ustawieni. Przeładujmy. Przestawmy się na jakąś dogodniejszą, powiedzmy, pozycję. Jeżeli w ogóle tą pozycję można nazwać dogodniejszą. Tam się ktoś wystawił. O, kurwa, granat. Nie. Tak, biegam z powrotem do walki. Tam mamy jakichś kolegów. Ale jak wam zresztą mówiłem, najlepsza taktyka walki w Call of Duty, kurwa, granat spierdalamy. najlepsza taktyka walki w Call of Duty, idziemy do przodu. Dlatego idziemy do przodu. Ale możemy robić też tak. Oślepić wszystkich w pizdu, rzucić tam jeszcze granat. Gościu chyba dostał, kurwa, w plecy. Przeładujemy. Wyeliminujemy pozostałych jakichś pojedynczych miśków. O kurwa, jebany się ukrył w śniegu. Widzieliście? Leżał i wstał. No może trochę to nadinterpretuję, ale wiecie, o co mi chodzi. Weźmiemy sobie taką broń. O, ten, proszę bardzo. Ten lubię. Celownika nienawidzę, ale chuj z tym, nieważne. Przytrzymaj F, aby udać się w górę. O, atak na platformę. Pięknie. Przytrzymaj, aby się wspiąć. Jedziemy, pięknie. Okej, dobra, dwuetapowa misja. Zatopienia platformy. Domyślam się, że ona jest, wiecie, wwiercona w dno oceanu. Arktycznego, kuchwa. Ojej, głupie. Macie tam granat, szmaciarze. Ja się tu położę, poczekam, aż moje rany zasklepią się, bo jestem, kurwa, tym Wolverinem, pamiętajmy o tym. Tamci napieprzają do mnie jak małe maciusie, no. I nie ma to żadnego związku z Huntą. Określenia maciuś używam czysto estetycznie. O, skurwibąki, u góry będą siedzieć, nie ma. Nie zapominajcie, że moje pociski penetrują, kurwa, beton nawet. A, cześć.
Nie ma uciekania. O, w dupsko dostał. O, so brutal. Przełączmy się. O, Akoga? No zajebiście, Akoga jeszcze mniej lubię, ale trudno. They have the high ground. I have no fucks. So I can't give them to you. Przełączmy broń, na chuj przeładowywać. Przeładuje się za chwilę. To. Tam jeszcze ktoś siedział? Nie? Tak, nie? Nieważne. Zbierajmy ammo po prostu. O, ty żyjesz? Tak, na pewno cię jeszcze jebłem. Ciśniemy. Musimy chyba coś teraz przeładować, z tego co pamiętam. Poprawię się. Uwa, widzicie jakie zajebiste ładunki? Jak taśma klejąca. Chuj, wyobraźcie sobie, że dziecku do szkoły takie coś dajecie. Ono robi wyklejanka, nagle jeb, kurwa, ławki nie ma. Na mój znak, wyjść, a pierdolę twoje znaki. Mamy to coś? Frankenstein. Dobra, może nie będę się zajmował czytaniem litera. A, bo całkiem ciekawe. Patrzę w ogóle emocje na jego twarzy, ale muszę przyznać, w tej grze bardzo ładnie wszystkie twarze wyglądają, to fakt. Mam tutaj też bardzo ładnego shotguna, którego wykorzystam. O! Szturm! Jak ja kocham szturmy w Call of Duty. Zwolnione tempo, strzelanie. Co się kurwa stało? Czemu on mnie tak otrzymał? O, widzę, że panowie się. Widzę, że panowie się przygotowali na naszą obecność. Kurwa, kto to był? Jakim cudem byli tak dobrze przygotowani na nasze wejście? Come on. YOLO! Take this! Boom! Jeszcze jeden granat. Czemu nie? Na bogato. Trochę hajsu ostatnio zebraliśmy, wiecie, reflinki, te sprawy. Ta-na-na-na, jak miło. Wow, ale było ciekawie. Ile ich tu kurwa było w ogóle w tym pokoju? Remington? O, Remington, ja chcę wypróbować. Kurwa, z tego cały czas teraz strzelałem. Dobra, nieważne. SM, wszyscy mają te same kurna bronie. No teraz, nie, mam tego shotguna, o właśnie, przeładuję go sobie. Czyżby znowu szturm? Nie. What are you doing? Coś mam zrobić. Wsadzisz komin upustowy. Założę się, że my nie mamy pojęcia co robimy. This place is going to blow. Oj, zdecydowanie. Przebić na pokład sterowania. Aj, captain. Ciśnijmy do przodu. O chuj, złe rzeczy się dzieją, wszystko wybucha. Oh shit! O kurwa. Weapons free, go hard! Yes, my master. I will shoot them until they are dead. Niestety trochę ich tutaj matka nasrała. Więcej was matka nie zrobiła? Nie miała, przepraszam. O, nie zrobiła, tak. Dobra modyfikacja przysłowia by ja. Boom. Kurwa, oni są wszędzie. Tak dosłownie wszędzie. Jak to. Albo to ma rozrzut po prostu na kilometr, w ogóle są pociski, albo tamten gościu był kurwa z tytanu. Może będę raczej z tej broni korzystał, wydaje się być powiedzmy bardziej godna zaufania w mojej obecnej sytuacji. Dostał kurwa w nogę i go nie ma. Siema. Chciałeś coś zrobić? Nope. Jak ja lubię strzelać w wybuchowe rzeczy. Nice. Siemanko się. O, mało amunicji. Jak to kurwa mało amunicji? Ja chcę amunicję. Bizon holograficzny. Bardziej mi się to chyba przyda niż tamten shotgun, który jest po prostu. O, Viper holograficzny. Z Vipera chyba jeszcze nie strzelałem. Gdzie moi koledzy? Chodźcie koledzy, wszystko płonie. Kerry. Wow, chciałem do nich strzelać, ale widzę, grawitacja mnie wyręczyła. Merik. Siemanko. Gincie. Frajerze z Federacji. Czyżbym miał się tutaj krztusić? Aha, no tak. Dym jest u góry.
A ja sobie kucnę i już wszystko w porzo. Siemanko. Znaczy w sumie to pomyślałem, że może lepiej nie będę strzelał, ale w sumie widzę grama wyjebanej. Oczywiście pierwsze cięcie nożem po dupie nic mu nie zrobiło, bo byłem chyba, nie wiem, pod złym kątem względem niego ustawiony. Jasne, dzięki kodzie. Przydałby mi się jakiś wizer, który pozwala mi widzieć w dymie. Najnowsza technologia. Merik, biegnijmy. O kurwa, helikopter. A to nasi. Dobra. A jak to są nasi, to w sumie spierdalajmy i tak. Udało się? Ktoś tam zginął. Niewątpliwie. Mogę tu wejść? Mogę? Nie mogę. Jaki to ma po prostu, o, attack speed, jaki to jest szybkostrzelne, o kurwa, attack speed, za dużo lola, zdecydowanie. Mieszają mi się już pojęcia, to nasi kurwa, czy przeciwnicy, nie wiem, nie widzę. Oni mam wrażenie w ogóle to, o dobra, FAD holograficzne, chyba będzie lepiej. Ja ogólnie przez całą historię mojego grania w Koda i te dziesiątki godzin przegranych na multiaczu zawsze preferowałem grać brońmi, które mają mniejszą szybkość, a są bardziej nastawione na damage. Dobra, kolega załatwiony, nie było to zbyt trudne. Chyba że ciągle nowi panowie będą zajmować te stanowiska, to gorzej. Jebaki. Dobra, dostaniecie znowu w papę granatem. Ja się przesunę kawałeczek dalej. Hash już tutaj, o, przy mnie jest. Hash już tu jest. Mało amunicji? Spoko, wezmę ten chujowy shotgun. Ej, true story. To gówno robi. I niestety karabiny maszynowe dalej napierdalają, a ja ich nadal nie zniszczyłem. Kurwa, granat. Oni ciągle zbiegają z tych schodów. Mam wrażenie, że oni będą ciągle zbiegać z tych schodów, dopóki... O, udało się chyba. Czy jeszcze jeden jakiś się karabin maszynowy gdzieś znajdzie? Wyczarujecie mi jakiś? Uż. Tam coś czerwonego widzę. Piękny wybuch. Okej. Okay. O, no tak. Nasz przyjaciel helikopter. Mały, dzielny helikopter. Pamiętacie mały, dzielny toster? Zajebisty film. Zajebista bajka właściwie. To wiecie, mały, dzielny helikopter. Tutaj jakieś ciekawą broń widzę. IR. O chuj, jakaś ciężka broń, nice. Ja przeciążę pompę, a ty pilnuj ciśnienia wody. Co to kurwa, są laboratoria z fizyki? Oho, co tu się dzieje? Tutaj to ciało muszę chyba ściągnąć. Wyłącz tłumik wodny i zniszcz. Aha, muszę. Tutaj widzę jest. Wow. Złe rzeczy się dzieją. Do góry, w dół. Wow. Przesada w dół, w górę. Jest, udało się. O kurwa, co myśmy zrobili? Czas spierdalać. Hej, czy wam to nie przypomina ataku na statek z Koda? Kod Call of Duty 4 Modern Warfare? Zdecydowanie, holy fuck. Wszystko się kurwa wali. Po chuja przeładowuję. Rury mnie atakują. Kigen. Szybko helikoptera. Dawaj mnie helikoptera. Raz, dwa, trzy, elo. Chuj, jak ja do tego doleciałem? No chyba sobie jaja robicie. Seriously? Zią. Popatrz się. Oho. Sweet. O, i to jest akcja. I to mi się podobało. I to jest to. We lured the Federation fleet away. But the factory is still guarded by one ship, a destroyer packed with advanced weaponry. Its air defenses prevent an attack from above, but it's vulnerable in one place. 60 feet below the waterline, near its thermal exhaust port. Keegan, Logan, I'm tasking you with this.
clear us a way to that factory. Roger that. We're gonna add one more ship to the graveyard. Widzisz, mamy atak na kolejny obiekt wodny. Cóż za różnorodność misji. Zbadajmy rafę koralową. Jakże piękna. O, przepraszam. Naciśnij C albo Alt, żeby się zanurzyć. No dobra, spoko. Jebać ryby. No chuj, rybo, giń. O, trafiłem ją! Jakim kurwa cudem pocisk ryby nie zabił? Chyba sobie jaja robicie. Giń, rybo. Kurwa, no. Widzicie, tylko tryska z niej krew? Ona ma wyjebane. Chodź tu, rybo, chodź. Dobra, nie będę się znęcał więcej nad rybą. Bez przesady. Miejsce katastrofy. Dobra, okej, muszę przyznać. O, Call of Duty Ghosts. O, jej, Call of Duty Ghosts. Unikaj otwartych wód. No dobra, to będę pływał blisko rafy. Pamiętam, jak sam kiedyś byłem na snorklingu. W Egipcie chyba. Tak, w Egipcie, Sharm el Sheikh, to byłem z jakąś tam grupą i była tam taka jedna skurwysyńska mała dziewczynka, która w pewnym momencie praktycznie prawie zepchnęła mnie na rafę. Jak ja wtedy spanikowałem, że po prostu zderzę się z tą rafą i coś mnie kurwa zje. Używają sonaru? Not a fucking drop of sweat. Jestem rośliną oficjalnie w tej chwili. No dokładnie, mówię. Ja w tej chwili dla nich jestem wodorostem. Ha. Co mi łódź patrolowa zrobi? Sonar napierdala, ryby uciekają. O kurwa. Oczywiście, że przyszli koledzy. Serio, będziemy polować na ludzi pod wodą. Oh shit. To może być ciekawe. Walka pod wodą to już jest coś. Pierdolisz. Ooo, zajebiste. No nie powiem. Wyobraźcie sobie Call of Duty multiplayer pod wodą. To by było epickie i to totalnie. No dobra, już. Chowam się za twoim dupskiem. W dół. Piękne masz płetwy, stary. Płyń. Dokąd z powrotem? Nie, przy ściance. Rozgwiazda. Giń! Nie udało się. No spoko. Co oni kurwa wyjmują z dna coś? Okej. Jakieś paczki. Jebańce. A nie, albo bomby kurwa, cokolwiek. Coś ekstrahują z dna. Kegan. Dobra, Kegan, płyńmy zatem. Zajebistą broń w ogóle ma. Mamy, podoba mi się. Might be after weapons and nuclear elements still on board. We'll call it in. Good work. Aha, czyli krótko mówiąc, tutaj oni wyciągają jakieś nuklearne rzeczy, które mogą jeszcze się pod wodą znajdować. O, likwidujemy wszystkich, co? No dobra, okej, to zajmijmy się nimi. Gdzie jest tam ten ostatni? Ono. Pięknie. Skurwibąki nawet nie wiedziały, co ich uderzyło. A to był podwodny Tivur. Żabką płyńmy, żabką. Musicie się pośpieszyć, aha. Nie tak łatwo się pod wodą, panie Scarecrow, pośpieszyć. Takie siatki tu porozwieszane. Chuj wie, co to jest, chyba jakieś takie pseudo ulice podwodne są zrobione, haha. Nie, podwodne ulice to słaby motyw. Wow, oho. No dobra. No nie powiem. A mogę na przykład... No dobra, okej. Jebać w takim razie. Chuj. Podwodne walki to jest epicki motyw. Podoba mi się. Looks like they know we're here.
No co ty kurwa nie powiesz, że wiedzą, że tu jesteśmy? Nie, strzelanie pod wodą do ich żołnierzy wcale im tego nie powiedziało. Jesus fucking Christ, co się dzieje? Dobrze, że mam umiejętność regeneracji mojego zdrowia. Kurwa, widzieliście jak się gościu tam zbagował? Spoko, nadal jesteśmy OP. Tylko gdzie są przeciwnicy? Jak oni kurwa szybko pływają, ja się boję ich, zmutowani jacyś. Jebańce, kamikadze kurwa, oni płyną prosto na nas. Yeah. Chciał mi chyba maskę urwać, czy co? O, płoń teraz kurwa. Obszar czysty. To jest to, przeładujmy. Dobra, jest jakaś szczelina pomiędzy kontenerami, to się zgadza. Zajebiste! Mogę je potopić? Mogę! Gińcie frajerzy, nie dostaniecie żadnych kurwa bąbelków. Nic sobie nie wynurzycie, kurwa. Chodźmy do Kigana. Zniszczyłem całą ich ciężką pracę. Blop, 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 blop. A co, nie możemy zejść za głęboko? Znaczy to brzmi sensownie. Wow. Ogólnie robi się coraz ciemniej. Jakieś beczki tutaj też są na dnie. Pewnie oczywiście by wybuchły, gdybym do nich strzelał, jak to bywa. Szalone podwodne jaskinie, ryby głębinowe. O! To jest ta ich łódź przejebana, czyżby? Aha. Serio? Sonar może nas zabić? No dobra, tniemy. Co teraz? Przytrzymaj F, aby przeciąć. No nie brzmi to zbyt skomplikowanie. Czemu taką aferę z tego cięcia robią, jak nie sprawia nam to większego problemu? Mech. Kurwa, co tutaj jest pochowane? Jezus Maria, jak ten sonar napierdala. Szybko musimy się schować. Ała. Chuja, nie wycofujemy się, jesteśmy duchami. O, zajebiście. Powrót białych kwadratów. Damn. Ten sonar rozpierdala system. Jak my tam wejdziemy? Nie, Keegan, nie. Źle popłynąłem, kurwa. Dobra. Póki jakieś obiekty nas zasłaniają, to nie... Kurwa, zatopiona latarnia, serio? W takim miejscu? Damn. Dobra, wyrobiliśmy się. Rakietę w to wystrzelimy, serio? O kurwa, kierujemy. Dobra, okej. Okay. Widzę słaby punkt. Widzę, yeah! A, pięknie! To było aż za proste. Podpłynęliśmy sobie pod wodą z jakąś kurwa rakietą. Aha, dobra, nie, przepraszam, jeszcze nas wciąga kurwa na dno oceanu. O, drobnostka. Drobnostka. Aha. O kurwa, patrzcie, jakieś macki się wiją. To kraken. Dawaj, ściśnij kurwa pięść, uwolnij się. Kraken mnie atakuje, cały czas mnie kraken atakuje. Dobra. O, okej. Okay. Powstrzymał. A nie, przepraszam, to była moja ta, jakaś rura od gazu. Od tlenu. No dobra, to nie był kraken, przepraszam. O, kurwa. O, helikopter na nas poleciał. Zajebiście. O, kurwa. Źle. Spierdalamy. Wychodzi na to, kurwa, że cały ocean się na nas uwziął. I spada na nas wszystko. Oh shit! No dobra, spoko. Nie wzięliśmy pod uwagę faktu, że kiedy kurwa wysadzimy tą łódź, to na nas spadnie. Mamma mia.
Co teraz? Aha, muszę jeszcze kurwa strzelać. Gdzie są ci przeciwnicy? Nie widzę ich nawet. O chuj, przyszli. To jest takie, rozjebali się nam łódź, my rozjebiemy was. Co my, co oni nam kurwa zrobią? Jesteśmy OP. Żebym tylko ich jeszcze trafiał w tej podwodnej strzelaninie, ale dobra. Przyznajcie się, taka walka na multiplayerze byłaby zajebista. Trzeba by tylko to naprawdę dobrze przemyśleć. Odpowiednie bronie zrobić, wiecie, balans i tak dalej. Ale sama koncepcja jest moim zdaniem mega. Miło też, że wszyscy przeciwnicy się świecą, nie? To też plusik. Dobra, nie żyje. A chuja tam nie żyje, postrzeliłem go, ale żyje. Wyjebane ma na umieranie. Nie lubi umierać, tak jak ja. Dobra, tam jeszcze kolega się schował. Zajebista podwodna walka, okej, właśnie Call of Duty Ghost mega przyplusowało w moich oczach. Dobra, Keegan, idziemy. Idziemy! Chyba mamy tam płynąć, nie? Już tu chyba nikogo nie ma. Dobra, ciśniemy. O! A nie, przepraszam, jeszcze jakiś ziomuś się tam znajdzie. Znaczy więcej się tam pewnie i tak znajdzie. O, ale nie mamy z tym większego problemu, jak widać. I psz. Co mu się z tym jego ciałem dzieje? O chuj. O kurwa, jakieś ładunki zrzucają wybuchowe, czy co? Take cover. No już kurwa. Stary, płynę. Nie widzisz, że płynę? Zrzucają bomby jakieś na nas. Aha. Beczki. Płynę do statku. Może ile tutaj jest za... Aha, może to są statki zatopione w wyniku, wiecie, ataków na tą ich bazę. Powinniśmy być tu bezpieczni. Powinniśmy, to ważne słowo. Zajebista podwodna broń. Czy ona kurwa strzela? Raczej nie pociskami takimi zwykłymi. I have to get out of here. Area clear. Dobra. Już myślałem, że to meduza. A, to tylko ogromny kawał metalu. Meduza byłaby gorsza, no, zdecydowanie. Mhm. Meduzy w ogóle są wkurwiającymi zwierzętami. Nie lubię meduz. Ktoś tu martwy chyba wisi. O kurwa, rekin. Ja jebie, no dobra, okej. Okay. Jak rekiny mają się pojawić, to myślę, że nawet meduzy przy rekinach wymiękają. Ohohoho. Mamy mordować rekiny, tak? Mamy mordować rekiny, pojebało cię chyba, ziomuś. Jak mam cię kurwa osłaniać? Strzelać do rekinów? Czy on chce przepłynąć? Dobra, posłucham go i będę płynął dopiero jak on przepłynie. Jebany. Okay, you're up. Remember. What the fuck? Kurwa, ugryzł mnie rekin. Aha, dobra, przepraszam, nie wyczułem momentu, w którym rekin miał być z dala ode mnie. Tak więc poczekam, aż ten jebaka przepłynie. No dobra, nie zbliża się do rekinów. To w sumie jest porada, którą zignorowałem. Ja ich trochę nie widzę, powiedzmy, bo muszę się ciągle obracać, ale muszę dotrzeć tam, gdzie tamten ziomuś jest. Będę może śledził tego. Tamten przepłynął. To my tędy i udało się. Perfekt, jebać rekiny. JR na 100%. Ała. Coś mnie ugryzło w tyłek, to siatka. Stay away from the windows. Aha, no tak, wybuchy. Jebańce, zrzucają beczki, żeby nas pokonać. Przez właz? To jest kurwa właz? Czy może dziura w pokładzie? Podwodnym, zatopionym. Cały czas to odgłosy oddychania. Stary, za bardzo się nerwujesz. Dobra. Scarecrow, this is 6-2. We're approaching rally point echo. You're clear for phase 2. O kurwa, czym jest faza druga? Roger that, 6-2. It's good to hear from you. I hear you. Cel osiągnięty. The birds are spinning up and ready to go. We're greenlit for phase 2. Dobra, okej, ludzie, wygląda na to, że tutaj misja się kończy. Zakończymy także odcinek. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, hej.